Czarek, dzisiaj przegrywamy z Treflem 1-3, no sporo materiału jest do analizy po tym spotkaniu, ale zauważyłem, że to było jak tydzień temu w Węgorzewie. Długo się rozpędzaliśmy i zanim doszliśmy do takiego fajnego poziomu. Podzielasz moje zdanie? Może trochę w pierwszym secie, tak do połowy seta, to masz trochę racji, ale potem już wróciliśmy w swój rytm, co bardzo cieszy, mimo tego, że to była porażka. Bardzo dobrze zaczęło nam chodzić to, co trenujemy, blok obrona. Dużo lepiej na zagrywce, dużo jest komunikacji, dużo lepiej się zgrywamy, co bardzo cieszy. Jest wiele pozytywów mimo tego przegranego meczu. No właśnie, to co byś jeszcze mógł wyróżnić? Co wyszło, ale też nad czym, co jest do poprawy po tym piątkowym meczu? Co do poprawy? Wszystko jest do poprawy. Wiadomo, można chwalić to, że coraz lepiej się zgrywamy, coraz lepiej to wygląda, ale każdy element musimy poprawić. Wiadomo, jesteśmy w okresie przygotowawczym, jest bardzo ciężko, mamy ciężkie siłownie plus jeszcze treningi na hali. Wiadomo, mamy coraz mniej czasu na regenerację, to jest oczywiste, ale bardzo cieszy to, jak wyglądamy, to jak wszystko ładnie się klei między nami, coraz lepiej i coraz lepiej.